Komisji Europejskiej. A ważnym jest z tego tytułu, że jeszcze raz w Polsce oceniany jest system praworządności, demokracja, kwestie ochrony praw obywatelskich, które przysługują wszystkim wolnym obywatelom demokratycznej Europy. Natomiast w ocenie rzeczniczki klubu Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek decyzja rządu o nieuczestniczeniu w posiedzeniu Komisji Weneckiej była słuszna. Posłanka wyjaśnia, że komisja nie odnosi się merytorycznie do działań rządu. Jeżeli ignoruje zmiany i propozycje rozwiązania problemu wokół Trybunału Konstytucyjnego, jest głucha na to, co jest w parlamencie podejmowane, to jaki jest sens z nią rozmowy? Tylko po to, żeby bić piany, żeby pokazać, że rząd polski jest źle odbierany przez Komisję Wenecką, to nie ma najmniejszego sensu. Komisja Wenecka w żaden sposób nie odnosi się do tego, co było podjęte dotychczas w parlamencie. Uznaje, jakby tych sytuacji nie było, dotyczące wyjścia naprzeciw oczekiwaniom, które zostały zawarte w tej pierwszej komisji. Dlatego trudno się dziwić temu, że rząd polski nie chce uczestniczyć w gremium, które jest głuche na zmiany przeprowadzane w polskim parlamencie. No i co wy na to, Agnieszka Wiśniewska? No i tutaj w zasadzie można trochę znowu powtórzyć to, co mówiliśmy o skuteczności naszego rządu w dyplomacji międzynarodowej. To jest bardzo podobna historia oczywiście tutaj. I no, nie wiem, czy można to jakoś... poza tym, że można to wszystko powtarzać, no to znowu to są, znowu pokazuje, jak bardzo się osłabiamy, jak bardzo nie mamy tu jakiegoś takiego sensownego rzeczywiście pomysłu na działanie międzynarodowe. Ale czy to, że nie było nikogo z przedstawicieli rządu na posiedzeniu Komisji Weneckiej, no to jest jakkolwiek taki błąd, zmienia układ sił w Europie? No bo pamięta się, jak były te pierwsze orzeczenia Komisji Weneckiej, było duże lechum w Polsce, w Europie także o tym dyskutowano. Teraz ta decyzja właściwie chyba przeszła bez większego echa. Pewnie też dlatego, że oczywiście w międzyczasie pojawiają się protesty dotyczące pomysłów, nawet nie rządowych, ale jakichkolwiek pomysłów w zmianie ustawy dotyczącej aborcji, w reformie edukacji itd. Więc naprawdę też jest tak, że jest masa różnych tematów, dyskusja o CETA, dzisiaj protesty dotyczące rasizmu i uchodźców w Polsce itd. Więc tych tematów jest bardzo dużo. To wcale nie znaczy, że ten Trybunał będzie wyciszony. Rzeczywiście jest tak, że oczywiście rząd gra na czas i na pomysł tego, żeby zmienić szefa Trybunału, że nic przez ten czas nie udało się ugrać ani tutaj, ani przekonać nikogo, że są jakiekolwiek dobre intencje w tych pomysłach reformy Trybunału Konstytucyjnego. Nie udało się nikogo przekonać za granicą do tego. I to, co można robić, no to odbijać taką piłeczkę, która osłabia nas, ona nas osłabia na arenie międzynarodowej przede wszystkim. Znaczy to, że nie wiem, że sami zaprosiliśmy Komisję Wenecką, a teraz sami nie chcemy z nią rozmawiać. Jest to kompletnie niezrozumiałe, no, bezsensowne. Jakiś taki pokazuje nieumiejętność, taką podstawową nieumiejętność prowadzenia polityki międzynarodowej. Znaczy to na pewno nam nie służy. Jeżeli, to nas osłabia i to, jeżeli zmienia się sytuacja, i to znowu, znaczy, to trzeba powtarzać zapewne. Tak jak i o Trybunale trzeba powtarzać tak, że orzeczenia Trybunału należy publikować i tak trzeba powtarzać, że jeżeli Unia Europejska będzie się reformować, to my nie będziemy brali w tym udziału. Piotr Woźniak. Jako drugi mówca w tym temacie pozwolę sobie jeszcze na kolejne powtórzenie tych zarzutów, które przedstawiliśmy już na początku. Ten rząd jest taki nudny, my ciągle musimy powtarzać to samo. I podkreślę, że moim zdaniem właściwym zachowaniem rządu była ta reakcja, którą zaprezentował on podczas poprzedniej wizyty Komisji Weneckiej w Polsce, kiedy udał się na sesję plenarną tego organu, zabrał głos w kwestii kontroli praworządności w Polsce i w bardzo właściwy i dyplomatyczny sposób podszedł do tego problemu. Natomiast to, jak postąpił w przypadku tej wizyty polski rząd, jest kierunkiem zgoła niewłaściwym. Michał Moskal.
Ja się z tym nie do końca zgodzę, bo wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę sytuacja wygląda tak, że można mieć wrażenie, że Komisja Wenecka trochę wychodzi cały czas z takiego założenia, że cokolwiek robi polski rząd obecny, jest robione w złej wierze. I to się wiąże też z tym, jak wyglądają te opinie, które Komisja Wenecka wydaje. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że Komisja Wenecka jest organem doradczym. I w momencie, kiedy tak naprawdę było wiadomo, że taka opinia i tak zostanie wydana, polski rząd nie bardzo mógł sobie pozwolić na to, żeby być na tym posiedzeniu, bo po prostu wtedy swoją obecnością legitymizowałby to, co zostało tam właśnie uchwalone. Więc jak dla mnie to jest zupełnie zrozumiałe, chociaż samo to, że ta Komisja Wenecka została przez de facto ten rząd ściągnięta do Polski, jest oczywiście ogromną porażką, zresztą za którą ktoś już zapłacił głową swego czasu. Wiceministerstwo zagraniczne. Dokładnie. Ja uważam, że przede wszystkim jest to duży problem wizerunkowy, abstrahując od tych spraw prawno-politycznych. Komisja Wenecka jest jedynie, albo aż chciałem jednak, Komisja Europejska może oczywiście skorzystać z tej opinii i zasugerować się tym, co Komisja Wenecka publikuje. Niemniej jednak nie do końca tutaj dostrzegam pewną linię rządu, bo jak wiemy, mamy dwóch nowych przedstawicieli z Komisji Weneckiej i co ciekawe, zarówno profesor Banaszek, jak i profesor Muszyński głosowali za przyjęciem opinii dokumentu w tym kształcie. Jedynym przedstawicielem jednego kraju, który protestował decyzję w takiej formie, przedstawiciel Węgier, więc podkreślam jeszcze raz, że to są przedstawiciele, których wysłał tam obecny rząd i zastanawiam mnie, dlaczego oni również nie bronią naszych interesów. Może się pomylili. Ale też czemu nie jest podniesione takie larum w wypadku tej opinii Komisji Weneckiej? Wydaje mi się, że spotykamy się z bardzo dużym znudzeniem tym tematem. Ten temat jest tak przewałkowany już i we wszystkich mediach, i w takiej naszej codzienności i internetowej, że po prostu nie mamy siły już o tym Trybunale Konstytucyjnym słuchać, szczególnie, że tak naprawdę większości Polaków to po prostu nie dotyczy i nie obchodzi to, co się tam dzieje. No, niby nie obchodzi, a kilkadziesiąt tysięcy ludzi wychodziło na ulicę w tej sprawie, więc to nie obchodzi, to ja bym też też się wydawało naprawdę w grudniu, że to Polaków nie obchodzi, że Trybunał Konstytucyjny jest tak daleko od ich jakichś codzienności, a jednak zareagowali, jednak te ogromne protesty, któreśmy pod koniec zeszłego roku, na początku tego roku obserwowali, to było ważne jakieś wydarzenie społeczne. Dzisiaj te protesty dotyczą innych tematów, ale naprawdę nie zdziwiłabym się, gdyby w momencie, kiedy dojdzie do zmiany szefa Trybunału, te protesty wróciły i znowu te kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulicę, bo jednak ten Trybunał i jedna rzecz to jest Trybunał, a druga rzecz to jak się o tym Trybunale rozmawia, jak się ignoruje głos ludzi, jak się ignoruje głos też taki międzynarodowy i to wszystko wydaje mi się, że tutaj jeszcze naprawdę to społeczeństwo wychodzące na ulicę nie powiedziało ostatniego słowa. Ja bym był przeciwny nazywaniu tych protestów takim ruchem społecznym, bo raczej są to protesty mocno o podłożu politycznym i tutaj wydaje się, że ale wszystko jest polityczne, wszystko, każdy gest jest polityczny, jak rozmawiasz o tym, jak wygląda ustrój państwa, to jest dyskusja polityczna. Ale bardziej o tym, co czuje społeczeństwo, wydaje się, że tam się po prostu rozchodzi o to, która partia opozycyjna wysunie się na prowadzenie i mam wrażenie, że w tych protestach to jest właśnie bardziej podłoże tej rozgrywki partyjnej niż tego, co naprawdę jest istotne dla Polaków. Myślę, że partie bardzo by chciały, żeby te kilkadziesiąt tysięcy ludzi to byli ludzie, którzy wyszli właśnie pod ich przewodnictwem. Niestety tak nie jest. Partie próbują się do tego podłączyć. Słabo im to idzie. Jeśli chodzi o polityczność życia w Polsce, to ostatnio usłyszałem taką opinię, że w Polsce wszystko jest polityką, zaczynając od wyboru przedszkola, czy to jest publiczne, czy społeczne. A skoro już weszliśmy na temat edukacyjny, to chciałbym porozmawiać o losie minister edukacji Anny Zalewskiej. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Nauczyciela, no i takim swoistym prezentem z tej okazji dla nauczycieli od Platformy Obywatelskiej miał być wniosek o odwołanie minister edukacji. Szef Sejmowej Komisji Edukacji Rafał Grupiński mówił tak. Pani Anna Zalewska w pełni zasłużyła swoim postępowaniem, sposobem działania w ostatnich miesiącach i forsowaniem fatalnej reformy systemu szkolnictwa na tego rodzaju wniosek. Mamy nadzieję, że wszystkie kluby opozycyjne ten wniosek poprą. Jest on konieczny ze względu na to, by wskazać, jak wielkim zagrożeniem dla stabilizacji systemu polskiej oświaty, ale przede wszystkim dla jakości uczenia naszych dzieci jest w tej chwili ten pomysł reformy. Na ten wniosek rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek odpowiadała tak, Platforma nie będzie ustalała, kto będzie pracował w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
A biorąc pod uwagę, że mamy większość w parlamencie, jeszcze raz podkreślę, że taki wniosek nie ma szans, ale on nie ma szans z jednego bardzo zasadniczego powodu. Trudna reforma, którą zamierza przeprowadzić pani minister Zalewska, to jest reforma, która jest przemyślana, odpowiedzialna i policzalna. Takich konsultacji przy okazji przeprowadzania reformy szkolnictwa do tej pory nie było. Ten wniosek odbieramy jako wniosek wyłącznie polityczny, wniosek, który ma wprowadzić chaos wśród nauczycieli, wśród rodziców. No a przypomnijmy, głównym założeniem reformy Anny Zalewskiej jest stopniowe wygaszanie gimnazjów i powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum. No i jeszcze może oddajmy na chwilę głosy samej zainteresowanej, czyli pani minister, która w wywiadzie dla dzisiejszego Super Expressu mówi tak. Wiele osób, które krytykowały reformę oświaty, po zapoznaniu się z jej szczegółami zmieniło zdanie. Czy faktycznie krytyka tej reformy wynika tylko z tego, że ludzie po prostu jej nie znają? Piotr? Ja pozwoliłbym sobie na początku mojej wypowiedzi odnieść się do samej istoty wotum nieufności wobec członka rządu. Warto podkreślić, że od zawsze i wyłącznie jest to środek czysto polityczny. Żadne wotum nieufności w większości przypadków, nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć, czy jakieś głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra zakończyło się powodzeniem. Natomiast wszyscy wiemy, że jest to środek wyłącznie polityczny i służący bieżącym rozgrywkom. Natomiast co do problemu reformy edukacji w Polsce, to z pewnością trzeba się zgodzić ze słowami pani Mazurek, że będzie to reforma bardzo trudna. Zresztą tak samo jak była to reforma, jaką była to reforma wprowadzenia gimnazjów w Polsce i pewien powrót do zupełnie innego modelu edukacji. Natomiast czy to będzie miało zbawienny wpływ na polską edukację? Szczerze wątpię. Problemy leżą raczej w innym miejscu. Jeśli chodzi o gimnazja, to chciałbym tylko powiedzieć tyle, że dużo osób się wypowiada na temat tego, czy one są dobre, czy są złe, natomiast głównie wypowiadają się osoby, które nigdy w tych gimnazjach nie było i wydaje mi się, że dobrze dla dyskusji byłoby zapytać absolwentów gimnazjów, jak oceniają tę szkołę i wtedy mielibyśmy jasność, czy gimnazja się sprawdziły, czy się sprawdziły, czy nie. Może trzeba by znaleźć kogoś, to wiesz, trzeba by porównać, był i absolwentem gimnazjum, i absolwentem liceum, ale to jest jednak niemożliwe. Więc wypowiadają się ci, którzy są pewnie głównie absolwentami liceów i dlatego... Więc to jest rzeczywiście jakoś nieporównywalne. Problem, wydaje mi się, że tak. Polska edukacja niestety nigdy nie miała szczęścia do rządzących. I za tej ekipy, i za poprzedniej ekipy. Ta reforma, nie wiem, czy jest tak, że protestujący niedawno w Warszawie i wielu innych miastach nauczyciele nie przeczytali tej reformy i po prostu nie mają pojęcia, o czym mówią. Wydaje mi się, że oni naprawdę wiedzą, naprawdę się temu przyjrzeli, bo to jest coś, co ich bezpośrednio dotyczy. I oni się najbardziej boją chaosu, najbardziej się boją tego, że to jest wszystko robione takie na łapu-capu, na jak najszybciej, że tutaj trzeba natychmiast pokazać efekty, żeby właśnie pokazać, że ten rząd coś robi. Zrobił 500+, natychmiast był efekt, jest super. Teraz zrobimy te reformy, natychmiast będzie efekt, będzie super. Tylko, że to jest trochę bardziej skomplikowana sprawa, napisanie nowych programów, nowych podręczników i tak dalej. I to jest jakieś takie kompletne przeciwieństwo tego, jak reformy przeprowadzała Platforma Obywatelska. No to Platforma Obywatelska robiła to po prostu ślamazarnie, jakoś nie potrafiąc, to akurat ich łączy, nie potrafiąc wytłumaczyć w ogóle, jaki jest sens tych reform. Ta reforma sześciolatków się ciągnęła i ciągnęła po prostu jak guma od majtek. Naprawdę to trwało i trwało. Jakieś takie najprostsze rzeczy im po prostu nie wychodziły i to, co się udawało, to na koniec, nie wiem, darmowy podręcznik dla pierwszej klasy. Więc więc to jest tak, że polska edukacja naprawdę potrzebuje tego, żeby się nią zaopiekować. I to powtarzają też wszyscy, z jakimkolwiek pewnie ekspertem się nie rozmawia, dotyczą, nie wiem, o problemie narkotyków, w stosunku do mniejszości, dalej wszyscy mówią edukacja, edukacja, znaczy tam trzeba zaczynać. I to jest, no czego ja się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał. To są najbanalniejsze po prostu rzeczy, a cały czas jest, niestety przy kolejnym rządzie widzimy, że ta edukacja jest trochę traktowana jako instrument. Ja niestety nie wierzę, że to jest przemyślana reforma. Czy ona, dobrze, żeby reforma była przeprowadzana skutecznie jakoś i nie ciągnęła się ta reforma latami, ale tak duża reforma, która taki chaos jest w stanie tutaj nam zaaplikować, to nie jest
tutaj nie ma, nie widać takiego rzeczywiście rozsądnego, przemyślanego planu i nic dziwnego, że nauczyciele i rodzice tego chaosu się boją. Michał Moskal. Mi się wydaje, że to jest troszkę na wyrost z tym, że to wprowadzi jakiś niesamowity chaos i nie wiadomo, co się będzie działo w edukacji u nas, jeśli ta reforma zostanie wprowadzona w przyszłym roku, a jeśli zostanie wprowadzona za 2 lata, to już wtedy będzie wspaniale, na spokojnie i wszystko uda się zrealizować tak, żeby nie było żadnego chaosu. Moim zdaniem to tak nie wygląda. Z tego, jak się zapoznawałem z tą reformą, ona jest naprawdę dobrze przygotowana i tutaj jest przygotowana sensownie pod tym względem i zabezpieczenia pracy dla nauczycieli i tego okresu przejściowego, jeśli chodzi chociażby o to, jak będzie wyglądać zabezpieczenie lokalowe tych szkół, więc takie kwestie naprawdę są tam wzięte pod uwagę. Natomiast ona nie dotyka sedna sprawy, czyli tak naprawdę programów nauczania. To, co się zmienia w tej reformie, to jest zmiana tego, że to nie będzie już 6+3+3, tylko będzie 8+4 i to jest bez różnicy, czy to będzie 8+4, czy 4+8, czy 2+2+2. Tak naprawdę, dopóki nie zmienimy programów nauczania, dopóty ten system edukacji nie będzie dobrze działał i to może rzeczywiście wpływać na jakieś kwestie relacji między tymi młodymi uczniami. Natomiast tak naprawdę samego tego, jakich uczniów my będziemy wypuszczać po tych 12 latach szkoły, na to tak bardzo nie wpłynie. Natomiast jeśli byśmy się zastanowili, jakie zmiany są tu naprawdę potrzebne, co trzeba zmienić w naszym systemie edukacji tak, żeby ci nasi uczniowie byli bardziej przygotowani chociażby czy do podjęcia pracy, czy do podjęcia studiów, wtedy to ma sens. Ale z drugiej strony też widać to, co robi opozycja, czyli podejmujemy wniosek, który jest czysto polityczny, a sami nie proponujemy konkretnych rozwiązań. Tutaj znowu jest niestety ten problem, że z jednej strony reforma PiS-u nie dotyka sedna sprawy, z drugiej strony opozycja nie ma pomysłu na to, co można zaproponować. Michał? Ja mogę dokonać takiego swoistego coming outu teraz i powiedzieć, że byłem pierwszym rocznikiem, który poszedł do gimnazjum i pamiętam, że z tą całą reformą edukacji, to było sprzed 15 lat mniej więcej, nawet więcej. 20 lat temu, był związany pewien stres i oczekiwanie. I też z tego, co pamiętam, reforma była odraczana kilka razy. Początkowo nowa matura miała wejść w 2002 roku, finalnie weszła w 2005. I teraz tak, zasadnicze pytanie, z czemu to wszystko ma służyć? Bo nie twierdzę, że ten system jest idealny i doskonały, aczkolwiek ja swoje gimnazjum wspominam bardzo dobrze. Natomiast no, gdzie są dokumenty, które świadczą o tym, że ta reforma uzasadniona? Jakby, gdzie znajdziemy uzasadnienie, że zainwestowanie tych miliardów złotych w to wszystko się powiedzieć, że przypadkiem nie warto wzmocnić innych filarów polskiej szkoły, przeznaczając te środki finansowe i czy na pewno zmiana strukturalna i tak naprawdę zmiana organizacyjna sprawi, że poziom polskiej szkoły się polepszy? No, pani minister mówi tak, jeśli chodzi o badania, analizy w tym wywiadzie dla Super Expressu, że są analizy z USA i Wielkiej Brytanii. Z tych analiz wynika, że przerwanie nauki i częsta zmiana otoczenia dzieci zmusza je do odnajdywania się w kolejnych grupach. Siłę buduje się w bezpiecznym środowisku, a nie zmuszając dzieci do częstego tworzenia nowych relacji. Ale tak wygląda życie i czy dziecko, czy młody człowiek będzie się stresował przez całe życie, więc wydaje mi się, że lepiej niech się trochę postresuje w szkole i się do tego przygotuje, bo później będzie tylko gorzej, więc myślę, może szkoła do tego powinna na przykład przygotowywać. Jeżeli to są jakieś badania amerykańskie, to w którym wiemy, że tam na przykład w Stanach mobilność wygląda trochę inaczej, że się częściej, nie wiem, ludzie przeprowadzają niż u nas. Jeżeli jest tak, że ta i dzisiaj, w dzisiejszym świecie ta mobilność jest jakimś elementem życia codziennego, to pełna zgoda, to można na przykład zadaniem szkoły do tego przygotować. Oczywiście. A nie po prostu udawać, że to się nie wydarzy i odwlekać ten moment do matury. Ja bym może nie wchodził w to, że postresować małe dzieci to jest dobry pomysł. Nie, nauczyć, przygotować do tego, nauczyć radzenia sobie z tym, że na przykład zmienia się środowisko, że pojawiają się nowe osoby. To jest też bardzo ciekawe w kontekście na przykład, nie wiem, dyskusji dotyczącej migracji, uchodźców i tak dalej. Na ile jesteśmy w stanie nauczyć młode dzieciaki do tego, że pojawiają się w klasie nowe dzieciaki, że się, nie wiem, że one są z innych kultur i tak dalej. Szkoła powinna po prostu tego uczyć. No to jeszcze mamy kwestię rynku pracy, bo kiedyś zaczynało się w pracy w firmie X i dożywało się w niej do emerytury, a teraz właściwie co. A teraz nie będzie emerytur, więc. Tak, kwestia. Też dajmy tym dzieciom szansę na to, żeby budowały jakieś relacje ze swoimi rówieśnikami. To jest bardzo mały czas. Nie wiem, jak w waszym wypadku, na przykład ja ze swojej podstawówki no nie mam kontaktu prawie z nikim w tej chwili, więc jeśli może dalibyśmy tych kilka dodatkowych
3 lat. Tak, ale z drugiej strony dużo silniejsze. Podstawówka to nie jest też okres zawierania przyjaźni całe życie, to jest naturalny proces, że przyjaźnie rodzą się dopiero później. Pytanie raczej brzmi, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej powinno się zajmować tym, czy ktoś będzie miał przyjaźni na całe życie, czy nie. Bo raczej no jest nie to jest jakiś element wychowania, prawda? To nie jest motywacja stojąca za prowadzeniem reform. Piotr? Jeżeli moglibyśmy jakoś podsumować akurat ten temat, żeby przejść jeszcze do tego jednego albo dwóch przed końcem audycji, to wypada mi się wyłącznie zgodzić z Michałem Pierwszym, jeżeli tak mogę powiedzieć, i podkreślić jeszcze raz, że ta reforma nie dotyka sedna problemu. Wystarczy spojrzeć na kondycję polskich uczelni wyższych. Ona jest, jednym słowem, tragiczna. To, że żadna polska uczelnia nie znajduje się, z tego co pamiętam, nawet w trzeciej setce rankingu światowego, to jest wynik godny pożałowania i przyczynek do wyciągnięcia pewnych refleksji na temat tego, co nie wychodzi, bo niby mamy te uczelnie wyższe, one funkcjonują w bardzo globalny sposób, są wymiany międzynarodowe, są studenci z innych państw, ale to nie przynosi żadnych efektów. Mieliśmy jeszcze faktycznie zaplanowane dwa tematy, czyli nowy, stary prezes TVP Jacek Kurski i kwestia CETY, bo tutaj ważą się umowy tej umowy. Natomiast mamy bardzo mało czasu, więc będziemy powoli lądować i chciałbym Was prosić w takim razie o tak jednym zdaniem o jedno wydarzenie, o którym dziś nie mówiliśmy, a które według Was było istotne, jeśli chodzi o wydarzenia mijającego tygodnia. Agnieszka. No oczywiście Literacka Nagroda Nobla dla Boba Dylana. Której cały czas nie odebrał, a właściwie nie poinformował, czy odbiera. Najpierw mieliśmy Nagrodę Nobla dla Swietłany Aleksiejewicz za reportaż, co było takim ogromnym wydarzeniem w świecie literackim. Teraz mamy Nobla dla piosenkarza, co jest w ogóle, wydaje się, że nie wiem, może za rok będą Noble za tweety, ale to rzeczywiście pokazuje, że taki świat literatury się bardzo, bardzo zmienia. Piotr? Może odniosę się bardziej do takiej ciekawostki, jaką jest śmierć króla Tajlandii. Ja się natomiast nie zgodzę z tą klasyfikacją jako tego zdarzenia jako ciekawostki, ponieważ to jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji nad pewnymi modelami rządzenia, modelami państwa, i warto spojrzeć się jak na przestrzeni tych bodaj 70 lat rządów zmarłego niedawno króla. Przepraszam, że nie wymienię ani jego imienia, ani nazwiska, ponieważ jest ono naprawdę skomplikowane i trudne do wymówienia. Jak to państwo funkcjonowało, rozwijało się i czy to nie jest czysta demagogia, żeby tak krytykować modele jednowładztwa. I po jednym zdaniu jeszcze Michał Pierwszy i Drugi. Zabrakło kolejnego wybitnego Polaka. Andrzej Wajda to był ten, który potrafił opowiadać współczesną Polskę. I Michał Drugi? Ja bym wrócił jednak do tego tematu Jacka Kurskiego. To jest coś, co budzi duże kontrowersje od dłuższego czasu, jeśli chodzi o stan telewizji polskiej i tego, jak to wygląda. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważna kwestia. I tu kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Teraz do smartfonów dodajemy gadżety, powerbank lub głośnik. Kupując smartfon Samsung Galaxy J3 z wyświetlaczem HD 5 cali za 699 zł, powerbank dostaniesz w prezencie. Saturn. Technologia tak ma. Zajady? Actisoftin szybko łagodzi podrażnienie, regeneruje pęknięte kąciki ust i tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność Actisoftinu. Actisoftin. Problem zajadów znika bez śladów. Filip jest podatny na infekcję i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine. Lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny, wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się, można coś smarować, ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Zmień szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów.
wszystkiego najtańszego z okazji 14 urodzin Media Expert. Teraz lodówki No Frost już od 1299 zł. Dlaczego tak wiele Polek wybiera Vitotal dla kobiet? Bo zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Vitotal dla kobiet ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal dla kobiet to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Teraz kupując tabletki Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. Po zimowym spacerze przygotuj przemarzniętemu maluszkowi rozgrzewającą kąpiel z dodatkiem olejku Aromactive, który w ciepłej wodzie uwalnia aromaty mięty, sosny i eukaliptusa. Aromatyczna kąpiel z olejkiem Aromactive pomoże maluszkowi spokojnie zasnąć. Aromactive. Obstilax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak piórko. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie oszczędzasz do 40%. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując zestaw do zabudowy Siemens, płytę i piekarnik. Za 3848 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt. To była reklama. Autopromocja. Radio 24. Czy religia, chrześcijańskie wartości i tradycja kształtują dziś życie społeczne? W jakim stopniu wpływają na kulturę, tę wysoką i najbardziej popularną? Jak wzajemnie na siebie wpływają? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać będę z moimi gośćmi w programie Życie z duszą czy bez? W każdą niedzielę o godzinie 20.15. Zapraszam, Ewa Czaczkowska. Autopromocja. Ja mówię, słuchaj, ja za prąd to raz 56 zł. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. Sprawy energetyczne zdominują drugi dzień szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poparli projekt rezolucji, w której wyrażają zaniepokojenie propagandą ze strony Rosji i tzw. Państwa Islamskiego. Umowa CETA dzieli środowisko rolnicze. Sprawy energetyczne zdominują drugi dzień szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Po wczorajszych obradach na Zamku w Łańcucie prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier będą dziś obradować w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyć ma dodatkowo komisarz do spraw Unii Energetycznej Mariusz Szefczowicz. Już otwierając szczyt Grupy Wyszehradzkiej, Andrzej Duda podkreślał, że Europa Środkowa powinna wspólnie zabiegać o wzrost bezpieczeństwa energetycznego. Naszym priorytetem w tym zakresie powinno być przeprowadzenie realnej dywersyfikacji dostaw nośników energii, tak aby zapewnić stabilny rozwój naszych gospodarek, ale przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa naszych obywateli. Z kolei prezydencki minister do spraw międzynarodowych Krzysztof Szczerski podczas spotkania z dziennikarzami podkreślał, że dla Polski ważny jest dostęp do różnych dostawców gazu i interkonektory. Filary to jest dywersyfikacja i połączenia międzypaństwowe. To właśnie spowodować, że ten region poprzez działania naszych państw będzie bezpieczniejsza. Bezpieczeństwo bez dywersyfikacji nie ma sensu. Dlatego też w rozmowach z prezydentami będzie brał udział m.in. pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej oraz prezes Gazsystemu. Rzeszów, Tomasz Majka, Polski Radio. Europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego poparli projekt rezolucji, w której wyrażają zaniepokojenie propagandą ze strony Rosji i tzw. Państwa Islamskiego. Głosowanie w sprawie dokumentu odbędzie się na listopadowej sesji Europarlamentu. Inicjatorką rezolucji jest Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości. W rezolucji europosłowie zwracają uwagę, że przeinaczanie faktów, dzielenie unijnych krajów, blokowanie decyzji i dyskredytowanie europejskich instytucji to elementy strategii propagandowej tzw. Państwa Islamskiego i Kremla. Wiktor Świetlik z Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich podkreślił, że Rosja ma niezwykle rozwinięte działy propagandy, które są powiązane z komórkami wywiadu. Gracz, który rozwijał to w największym
najwyższym stopniu, właściwie od samego początku powstania Rosji Sowieckiej, a także w Rosji Carskiej, akurat jeżeli chodzi o propagandę, o techniki manipulacji, idący za tym rozwój technologii, Rosja w bardzo dużym stopniu na to stawiała, jeszcze wcześniej tak to rozwinęła w czasach Związku Radzieckiego. A Władimir Putin jest tego niestety jednym z najbardziej skutecznych produktów. Europosłowie w rezolucji zwracają uwagę, że Unia Europejska jest celem działań państwa islamskiego. Ekspert portalu Defense24 Witold Repetowicz zauważył, że państwo islamskie wykorzystuje do celów propagandowych przede wszystkim media społecznościowe. W opinii eksperta za rezolucją powinny pójść konkretne działania, które wprowadzą wysokie kary za szerzenie radykalnego islamu. Ta propaganda rozszerza się dwojako. Przez media społecznościowe po pierwsze i po drugie przez radykalne środowiska islamskie, serafickie, takich właśnie radykalnych duchownych typu Andrzej Czołdary, Melak Tekar i inni. Takich duchownych są tysiące w Europie i Europa sobie z tym nie radzi. Europosłowie zwracają uwagę, że w niektórych społeczeństwach unijnych brakuje świadomości, co jest propagandą, a co celową dezinformacją. Szanse na dodatkowy zysk na szerszym rynku, ale i zagrożenie dla mniejszych zakładów oraz obniżenie standardów żywności. Środowisko rolnicze jest podzielone w opiniach na temat skutków ratyfikowania umowy CETA. Zdaniem szefa Rolniczej Solidarności Jerzego Chruścikowskiego umowa CETA może pogłębić kryzys m.in. na rynku mleczarskim. W jego opinii stanie się tak dlatego, że większe zachodnie mleczarnie wiodące prym w Europie lepiej poradzą sobie na jeszcze większym rynku niż przedsiębiorstwa polskie. Tylko dzięki dobremu konsumentowi polskiemu zakłady spółdzielcze się utrzymują. W przypadku na rynku masła, na rynku mleka po prostu na nim przeżyjemy. Andrzej Gantner z Polskiej Federacji Producentów Żywności zauważa jednak, że w porozumieniu CETA zawarto szczególne rozwiązania dotyczące wymiany handlowej w rolnictwie. Ich skutkiem będą czasowe ograniczenia w handlu mięsem, jajami czy też nabiałem. Część produktów rolnych są objęte tak zwanymi kontyngentami, czyli nie będzie można w nieskończoność, że tak powiem, zalewać rynku kanadyjskiego czy rynku z kolei europejskiego produktami z tych krajów. By doszło do ratyfikacji umowy CETA, niezbędna jest jednomyślność wszystkich parlamentów w Unii Europejskiej. Michał Fedusia, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dzisiaj pochmurno i deszczowo. Temperatura od 6 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 17 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem umiarkowany i dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Wschodni i południowo-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. I malował, a ten rysował. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując laptop marki Acer z procesorem Intel Core i5 za 2699 zł otrzymasz 5 kart BP. MediaMarkt.pl. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z doktor Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję rutynę CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutynę CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów. Polecam ją także pacjentom. Stosując rutynę CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny rutynę CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałam się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał zniknąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Kup najnowszą kamerę sportową Hero 5 Black. Z kręceniem filmów w 4K, stabilizacją obrazu i wbudowanym GPS-em. Za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. To była reklama. 7,5 minuty po godzinie 12.
Pewnie wielu z Państwa denerwuje się, słysząc podawaną przez Główny Urząd Statystyczny wysokość tzw. średniej krajowej, która często nijak ma się do naszych prawdziwych pensji. No i właśnie od tego tematu rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Błażej Prośniewski, witam ponownie. A o przyczynach tych rozbieżności między danymi statystycznymi a realnymi mówił w Polskim Radiu 24 dr Artur Bartoszewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, a z gościem rozmawiał Jakub Kukla. Jeśli chodzi o średnią krajową, to ona w Polsce w ostatnich miesiącach kształtuje się w okolicy 4000 zł, to ponad 4000 w niektórych dziedzinach. Wydawałoby się, że w Polsce 4000 zł to jest całkiem niezły wynik. No, nie, no oczywiście, jeśli popatrzymy na średnią krajową, która ma dzisiaj wartość około 4100 zł. Brutto, no to to jaki pieniądz rzeczywiście bardzo atrakcyjny, pod warunkiem, że po pierwsze zaakceptujemy tą wartość i nie zdenerwujemy słuchaczy wartością 4100, którzy myślą sobie w tym momencie, no dobrze, no skąd oni po pierwsze tą wartość wzięli? Dlaczego ona jest tak daleko od mojej wartości pieniężnej, którą dysponuję? I pewno tak naprawdę za tym stoi jakiś wielki przekręt związany z napompowywaniem kwoty tylko po to, żeby, nie wiem, no uzyskać jakieś przekonanie, że w tym kraju dzieje się dobrze. I to troszeczkę będą mieli rację. Po kolei. Skąd oni to wzięli? Czyli skąd GUS, skąd Główny Urząd Statystyczny? Po pierwsze, jeżeli popatrzymy na to, jak GUS wytwarza tego typu wartość, to średnia krajowa, trzeba założyć takie trzy podstawowe parametry, które mogą wpływać na odbiór tej wartości. Po pierwsze, średnia krajowa jest liczona tylko dla firm, które zatrudniają więcej niż 9 osób. No i teraz się pojawia pytanie, to ile tych osób jest, które pracuje w tych mniejszych firmach, które są nieuwzględniane. Dane dotyczące tego średniego wynagrodzenia dotyczą tylko około 40% Polaków. Czyli 60% Polaków de facto pracuje w firmach poniżej 9, zatrudniających mniej niż 9 osób, czyli mikroprzedsiębiorców. Czyli tak naprawdę, jak nas słuchacze słyszą, to mówią, no właśnie, my tam jesteśmy, więc mówicie o świecie z bajki. A w tym świecie z bajki zdarza się prezes firmy, który zarabia na przykład kolejna rzecz, dokładnie. To jest, znaczy może nie, już nawet nie bierzmy uwagi, czy zwracamy uwagę na te miliony, dwa, trzy, bo to nie jest powszechne, to są naprawdę jednostki. Ale możemy brać pod uwagę sytuację, która zarabia realnie jakieś 50 tysięcy, a to już sytuacja rzeczywiście może występować. Jeżeli dobrze pamiętam, 50 tysięcy Polaków zarabia powyżej 27 tysięcy złotych. To jest oczywiście znowu śladowa wartość w procentach, gdzieś tam na poziomie niecałego procenta tych bardzo, bardzo dobrze funkcjonujących. No ale jeżeli uwzględnimy ich udział w tych 40%, którzy są liczeni, to ich waga w tym momencie dosyć znacznie wzrasta. Nagle okazuje się, że ta kwota w dyspozycji średniej wartości jest o wiele wyższa. I to powoduje właśnie zbudowanie kwoty, która jest tak daleka od średniego odczucia Kowalskiego, tego przeciętnego odczucia, bo dobrze mówić o średniej krajowej pieniężnej, średnim odczuciu Kowalskiego, który słyszy o takiej wartości, więc to średnie odczucie jest w pełni uzasadnione i zdenerwowanie słuchaczy, którzy słyszą 4100 jest zasadne. Wytłumaczyliśmy, jaka jest metodologia, więc prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie nerwów. Jest to tylko i wyłącznie działanie czysto statystyczne, potrzebne do podejmowania określonych decyzji. Często mówi się, że jest prawda, jest kłamstwo, większe kłamstwo, czyli duże kłamstwo i to największe, czyli statystyka. Tu akurat mamy do czynienia z takim zjawiskiem, czyli no, gdzieś przyjęto ogromne założenia, żeby wytworzyć wartość, która jest użyteczna w procesie podejmowania różnych decyzji, budowania odniesień innych wartości do tej wartości. No i w jakiś sposób, jeżeli te same wartości, ta sama metodologia zostanie zastosowana przy liczeniu wartości średniej w innych krajach, no to możemy na tej płaszczyźnie próbować się porównywać. Ale z drugiej strony, po co komu taka wartość, która dotyczy tylko mniejszej części społeczeństwa? No dlatego też szukamy innych wartości i ta średnia krajowa, która jest wskaźnikiem nie najlepiej obrazującym rzeczywisty wymiar zarobków Polaków, to możemy próbować znaleźć bardziej miarodajne wartości. Na przykład taką wartością byłaby mediana, która by dzieliła połowę Polaków powyżej pewnej kwoty i połowę Polaków poniżej pewnej kwoty, która by określała tą wartość najbardziej
prawidłową i tutaj ja mam dane z 2014 roku, była to kwota niespełna 3300, a to już jest znacznie mniej niż 400. To już bliżej życia. Ale jeszcze ciekawsze jest tak zwana dominanta. Ja miałam wszystko. Dominanta to jest taka wartość, którą moglibyśmy powiedzieć, że ona najczęściej występuje. Czyli można powiedzieć, że największy procent Polaków ma dostęp w cudzysłowie do tej wartości. No i to już jest wartość bliska 2500. To już jest znowu jeszcze bliżej tego, co w rzeczywistości nas dotyka. I w praktyce pokazuje, że no, dzieje się z punktu widzenia takiego odbioru wartości troszeczkę inaczej. Jeszcze podam jedną wartość ciekawą. Ponad 80% ludzi ma wynagrodzenie, czyli 6 400 000, poniżej 3,5 tysiąca. 66% z nas osiągało wynagrodzenie poniżej 2 700, 2 800. No a te najniższe wynagrodzenia, 10%, miało, czyli 800 tysięcy ludzi miało wynagrodzenie poniżej 1181 zł netto, czyli 1600 brutto, tam jest niżej niż ta średnia, ta minimum, no bo to jest kwestia pewnych cząstek wynagrodzeń zatrudnień, które ludzie realizują w tym momencie wartości dane osiągają. To oczywiście pokazuje pewne rozkłady. To ciężko jest mówić o takiej wartości jednej, która by zobrazowała społeczeństwo. Możemy stwierdzić jednak, wydaje mi się, z dużą dozą prawdopodobieństwa, że ci, w których zasięgu jest dominanta, marzą o średniej krajowej, a co najmniej medialnej. Ale oczywiście, to znaczy każdy, kto ma tą wartość 22,5, no oczywiście chciałby, żeby ta wartość rzeczywistego dochodu, którym bym mógł dysponować, bo tu nawet mówimy o wartościach brutto, te 400, ja to sobie tak wyobrażam, gdyby to była wartość na rękę, czyli sytuacja około 1000 euro, którą dysponowałaby osoba w mniejszych miejscowościach, bo to też bardzo warto zwrócić uwagę na istotne zjawisko, czyli tą różnicę wynagrodzeń w dużych miastach, szczególnie Warszawa, jesteśmy w Warszawie i nasze oczekiwania i nasza perspektywa, nasze spojrzenie, nasze otoczenie i nasi znajomi, no to zupełnie jest inny wymiar dyspozycji pieniędzy niż sytuacja w mniejszych miejscowościach czy małych bardzo czy wsiach. Oczywiście to nie znaczy, że tam nie ma bogatych ludzi. Tam są ludzie bardzo bogaci często i to jest najbardziej nawet takie wzbudzające szacunek, dlatego że czasami człowiek żartuje, mówi, nie sztuka się dorobić w Warszawie, czyli tam, gdzie te pieniądze są, a sztuka jest zrobić duże pieniądze w mniejszej miejscowości, gdzie te perspektywy i ryzyka są zupełnie inaczej widziane i te ambicje nie tak duże w sensie presji zewnętrznej, a tym samym motywacja jest inna, a też mieszkają tam ludzie i mamy przykłady zdobycia naprawdę ogromnych majątków i ogromnych sukcesów finansowych właśnie w mniejszych miejscowościach. Z doktorem Arturem Bartoszewiczem ze Szkoły Głównej Handlowej rozmawiał Jakub Kukla. 15 minut po godzinie 12 w Polskim Radiu 24. Czas teraz na tematy międzynarodowe. Polskie Radio 24. Marcin Poświech, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na program Gorąca Planeta. Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi 6 lat temu wydawało się, że na Haiti gorzej już nie może być. Jak się okazuje, może. Tym razem nie trzęsąca się ziemia, a huragan spustoszył wyspę. Czy to fatum ciążący nad tym skrawkiem ziemi, czy też zawinili także ludzie? Już za chwilę o Haiti porozmawiamy z szefową Fundacji Polska Haiti, Zofią Pinchinat-Witucką. Tajlandia, pogrążona w rozpaczy, żegna swojego króla, najdłużej panującego monarchę na świecie. Rama IX zmarł przedwczoraj w wieku 88 lat. To jest najgorszy dzień w moim życiu. Nie wiem, co będzie dalej. Jestem załamana. Ale kiedy żałoba się skończy i życie wróci do normy, pojawią się też pytania, jak Tajlandia poradzi sobie bez ukochanego władcy. Naszym gościem po 12.30 będzie ekspert studiów Polska-Azja, Sergiusz Prokurat. Z dalekiego świata wrócimy także do Europy. Szkocja znowu przymierza się do niepodległościowego referendum. Edynburg nie może pogodzić się z Brexitem, tym bardziej, że szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiada twardy Brexit albo żaden. W tej sprawie połączymy się z naszym korespondentem w Londynie, Grzegorzem Drmyrem. Z perspektywy rodziny, która powiedzmy ma 7 dzieci, na przykład w Jemenie, musi je wykarmić. Mężczyźni będą kiedyś mężami. Polskie Radio 24.
Zdaniem wielu, bo tak może to wyglądać z perspektywy dostatniego zachodu, jeżeli gdzieś na świecie istnieje piekło na ziemi, to jest ono właśnie tam, na Haiti. Jeżeli kraj pojawia się na czołówkach światowych mediów, to możemy być pewni, że doszło w nim do kolejnej tragedii. 6 lat temu Haiti spustoszyło trzęsienie ziemi, teraz spadł kolejny cios, huragan Matthew, a kolejne zagrożenia czają się tuż za progiem, chociażby w postaci epidemii cholery. Ale czy ten obraz Haiti, jaki znamy, jest jedynym prawdziwym obrazem? Z nami jest już szefowa Fundacji Polska Haiti, Zofia Pińczyna-Witucka. Dzień dobry pani, kłaniam się, witam w Polskim Rek 24. Czy po tym ostatnim dramatycznym doświadczeniu jest jeszcze nadzieja w Haiti, w Haitańczykach? Zawsze jest nadzieja, oczywiście. Natomiast moje serce jak gdyby kurczy się, jak słyszę, że to jest ziemia przeklęta, albo oczywiście nie jest jak żadna ziemia. Przede wszystkim Haiti leży na takiej szerokości geograficznej, która po prostu narażona jest na różnego rodzaju atmosferyczne sytuacje, czy wynik właśnie działania tej przyrody, tak można powiedzieć. I to, że Haiti leży na płycie tektonicznej, która wciąż jest ruchoma, i to, że jest ona na takim korytarzu, przez który bardzo często przesuwają się ostre wiatry, huragany, to dotyczy całych Karaibów i właściwie nie wiadomo, kiedy to może uderzyć w innych. No dobrze, ale w 30-tysięcznym haitańskim mieście Jeremy, mam nadzieję, że dobrze wymówiłem, w które uderzył huragan Matthew, mogło zginąć, jak się podaje, nawet 1000 osób. Tymczasem w kubańskim mieście Baracoa, które jest stosunkowo niedaleko, które też także zostało doszczętnie zniszczone przez ten huragan, nikt nie zginął. Czy tutaj też są jakieś zaniedbania po stronie haitańskiej? Nie, czy to można nazwać zaniedbaniem. Po prostu jest to taka sytuacja ekonomiczna, która Haitańczykom naprawdę nie pozwala i uniemożliwia właściwie budowanie solidnych domów. No bo po prostu sytuacja na Kubie, cokolwiek by ludzie nie mówili, jest naprawdę wspaniała i ludziom się w stosunku do Haiti, ale chcę podkreślić też w stosunku do wielu miejsc na świecie. Tak? Ten Haiti jest wprawdzie bardzo takim krajem, ale są inne, które może nie mogą konkurować, ale bardzo blisko jak gdyby Haiti się plasują, jeżeli chodzi o właśnie sytuację gospodarczą. Także oczywiście nie wiem, czy można właśnie to nazwać zawinieniem. Mi się wydaje, że Haitańczycy i tak radzą się nadzwyczajnie jak gdyby w tych trudnych warunkach i mają sobie jakąś niesamowitą energię, że za każdym razem jednak próbują podnieść się z gruzów, czy takich, czy innych, ale też proszę mi pozwolić powiedzieć, że w tym ma wielki udział Europa. Cały kolonializm, całe te lata, najpierw kolonia hiszpańska, później kolonia francuska. Tak? Naprawdę podcięły korzenie, i mówię to głośno i chcę naprawdę to podkreślić, podcięły korzenie ekonomii haitańskiej. Ale czy one podcięły, przepraszam, że wejdę w słowo, także korzenie społeczne? Podcięły dokładnie wszystko, co potrzebuje społeczeństwo do tego, żeby się zbudować, żeby się określić i żeby nabyć naprawdę pewnej dojrzałości i pewnej historii takiej budującej, a nie historii rujnującej. Bo to jest niezwykle dumny naród. To jest niezwykle dumny naród i ma do tego absolutnie powody. Jest to pierwsza kolonia wyzwolona przez niewolników i mieszkańców, tego, bo to było jednak działanie grupowe. W związku z tym podnoszą wysoko głowę, dlatego że wszystkie inne wyspy na Karaibach oraz właściwie kolonizacja, można powiedzieć, dla wielu krajów się dopiero zaczynała. Także Napoleon był tak naprawdę przerażony jak gdyby inicjatywą haitańską i bardzo przykręcił jak gdyby, jeśli tak można powiedzieć, swoje nowe prawa, tak? I te prawa wolności obywatelskiej, prawa, karta praw człowieka, to chyba tak się nazywało wtedy, ale w każdym razie nie stosowała się właśnie do Karaibów, a na pewno nie stosowała się do Haiti. I Haiti musiało wypłacić Francji bardzo wysokie odszkodowanie, ponieważ Francuzi stwierdzili, że straty wynikające z tego, że Haiti się uwyzwoliło, są tak duże, że oni do początku XX wieku płacili za swoją niepodległość. Mam nadzieję, że do jeszcze historii Haiti na chwilę uda nam się wrócić, bo w tej historii swoją rolę odgrywali także Polacy, ale wróćmy do teraźniejszości, do tego, co teraz się dzieje na Haiti. Czy świat nie potrafi pomóc Haiti, czy też Haitańczycy nie chcą sobie pozwolić pomóc, między innymi ze względu na tą kolonialną przeszłość. Nie potrafią sobie pomóc. Znaczy, to jest bardzo złożony problem i nie chcę tutaj odwoływać się do historii polskiej, ale
muszę. I pewnie Państwu przychodzi do głowy, że pewnie od niektórych narodów nie chcielibyśmy, żeby przyjechały tutaj i mówiły nam, co mamy robić. Jak powiedzmy mamy konkretnie o Haiti. Od kogo Haitańczycy nie chcą pomocy? Nie wiem, od kogo nie chcą. Tego nie chcę powiedzieć, ale na pewno jest tak, że jeżeli przychodzi pomoc w sposób, jakby powiedzieć, nieuzgodniony i ja nie mówię oczywiście o tym od razu pomocy takiej doraźnej, prawda, ratowania ludzi, przywożenia wody czy leków, to jest oczywiste i to jest chyba ludzki odruch. Natomiast jak gdyby trudno oczekiwać od Haitańczyków, takiego żadnego innego narodu, żeby akceptował wszystko, co ktoś przyjdzie z zewnątrz i ustali jako coś dobrego dla danego kraju. Udział i współudział jak gdyby tych, którym pomagamy, jest tak samo ważny, jak nasze zainteresowanie i chęć pomocy. Czyli to jest protekcjonalizm taki? Protekcja wobec Haitańczyków? Nie wiem, poczucie wyższości? Nie, chyba tego tak nie nazwała. Często jest to odruch, jak gdyby, myślę, współczucia takiego prawdziwego, ludzki. Także to bym tak dalece nie poszła. Ale po pierwszym odruchu bardzo często właśnie przychodzi taki pomysł na to, że my wiemy lepiej, jak mają Haitańczycy żyć i się rozwijać. I oczywiście wiele pewnie strategii. Też nie chcę mówić, że jak gdyby nie ma wiele racji jak gdyby w tych propozycjach, powiedzmy. Ale też nie są brane pod uwagę taka sytuacja praktyczna. Haiti nie nauczyło się, że tak powiem, stosować demokracji. Nie miało okazji do tego. Albo były pucze, albo były dyktatury, albo była jakaś kolonizacja, albo była właśnie obecność Stanów Zjednoczonych, prawda, i taka kontrola Haiti przez Amerykanów. Także no, naprawdę nie było takiego czasu, żeby się nauczyć demokracji. Wiemy skądinąd, że tej demokracji się trzeba, prawda, nauczyć i trzeba na to mieć czas. Także obawiam się, że jak gdyby wymaganie pewnych takich praktyk demokratycznych na Haiti jest niemożliwe. A takie są oczekiwania świata. Jaka jest ta druga strona Haiti? Bo my, tak jak wspominaliśmy na początku, widzimy zwykle tragedie, trzęsienie ziemi, huragan, zniszczone miasta, dramat, biedę. Jest też ta druga strona. Oczywiście jest strona ludzka. Pani często jeździ na Haiti. Co w panią uwiodło w Haiti? Znaczy, przede wszystkim, jak powiedzieć, no pewna radość właśnie życia, oczywiście połączona ze świadomością trudności, ale mimo wszystko w ciągłe podnoszenie się właśnie z gruzów, nieszczęść, chorób. Jest to oczywiście złożone i oczywiście nie chcę też mówić, że wszystko na Haiti jest różowe i że ludzie cały czas spędzają na tańcach i śpiewach, bo tak nie jest, ale jest na przykład coś niebywałego na Haiti, to jest jakaś taka wrażliwość na sztukę i właśnie na piękno, na literaturę, bo jest wielu wybitnych Haitańczyków właśnie uprawiających wspaniałą literaturę na światowym poziomie i wspaniałe malarstwo, pyszna kuchnia, także to jest nie tylko to. Ale też jak gdyby taka otwartość, bo mówiliśmy tutaj o tym, że Haitańczycy są dumni i nie przyjmują pomocy, ale my na Haiti realizujemy, koordynujemy taki duży bardzo projekt, budowę szkoły w Jacmel, które częściowo zostało rzeczywiście dotknięte. Powiedzmy, to robi Polsko-Haitańska Fundacja. Znaczy, robimy to przede wszystkim jako wynik jak gdyby naszej inicjatywy w 2010 roku po trzęsieniu ziemi. Oczywiście nie byliśmy jedyni, którzy jak gdyby przyczynili się do zebrania jak gdyby tych środków, między innymi był Caritas, takiego konta, jak gdyby wpłynęły pieniądze, które my w dużej mierze próbowaliśmy zachęcić Polaków do tego, żeby właśnie wspierali tę inicjatywę. No i my po 6 latach wciąż jesteśmy jak gdyby tam obecni i muszę powiedzieć, że właśnie otwartość na przyjaźń i na taką, i tutaj właśnie mam wrażenie, na inny rodzaj współpracy. Ostatnio powiedziano, że dla nich jest ważne to, że wciąż jesteśmy, prawda, że wciąż wracamy, że to wciąż razem budujemy, że z nimi próbujemy to budować. Że Państwo są tą nadzieją, którą oni niesiecie. To, co nam nie powiedziano, to było to, że dla nich jest ważne, że właśnie to wciąż jesteśmy, bo po 2-3 latach wszystkie, większość organizacji też nie chce, są organizacje, które są na stałe obecne na Haiti, ale po tym pierwszym ruchu takim ogromnym obecności różnych organizacji, czy humanitarnych, czy pomocowych, czy no innych, no był wielki egzodus tych instytucji. Co zrozumiałe, pewne projekty się skończyły,
skończyły, pieniądze się skończyły. I też ten szum medialny się skończył. To czasem kolejne tragedie. Dokładnie. I my się wydaje, że właśnie przyjaźmy to do siebie, że jest trwała. Niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy źle, to po prostu przyjaciele właśnie współpracują. Proszę coś więcej powiedzieć o tej szkole, bo to nie jest tak, że państwo przywieźli 10 ton worków z ryżem, czy też leki i wsiedliście z powrotem samolot i do Polski, do Europy, tylko że ta szkoła tam funkcjonuje. Proszę coś o niej więcej powiedzieć. To jest niesamowite przeżycie, bo tak naprawdę ono, jak 200 lat temu, bardzo przybliżyło Polaków i Hajdańczyków. Po pierwsze, myślę, że w Polsce był to też taki wspaniały ruch, takiej świadomości, że my jako Polacy już możemy pomagać. Dużo, długo nam pomagano, a teraz my możemy to uczynić. I to naprawdę był zryw jak gdyby wielu środowisk, między innymi środowiska architektonicznego, prawda, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie zorganizowała ogromny konkurs i chcę powiedzieć, że napłynęło 56 prac. 56 projektów na tę szkołę, którą postanowiliśmy zbudować w Jacmel, co pokazało jak gdyby taką wielką chęć i uczestniczenia w tym projekcie. Oczywiście ja słyszałam wiele różnych krytyk pod tytułem, a czy polscy architekci mogą zbudować szkołę, czy zaprojektować szkołę w bardzo trudnym terenie, właśnie huragany, trzęsienia ziemi. I chcę powiedzieć, że szkoła przetrwała, jest nienaruszona. Ta szkoła jest, to będzie szkoła podstawowa, no w tej chwili jest przewidziana na 600 dzieci, ale ja znam Haiti, wiem, że tam będzie na pewno 1000 dzieci. Szkoła jest ogromna, jest myślę, że jedną z największych szkół, no nie śmiem twierdzić na Haiti, bo nie prowadziłam takich badań, ale na pewno w Jacmel w okolicy, nie wiem, 100 kilometrów na pewno. Jest wielką nadzieją dla wielu rodziców i ja tych rodziców spotkałam i oni są gotowi współpracować i chcę powiedzieć, że gdyby tutaj udział tych Polaków właśnie był wolontaryjny w dużej mierze, naprawdę przeżyłam niesamowite sytuacje, gdzie dzwonili do mnie inżynierowie, są odpowiedzialni za bardzo dużej budowy w Warszawie, ale też poza Warszawą i opowiadali swoją wiedzę w sposób absolutnie dobrowolny. Wyjeżdżali na Haiti, sprawdzali stan budowy, mieliśmy inspektora nadzoru tam, obecność architektów regularną, także to naprawdę był taki, ale duży projekt, który dalej trwa. Jak teraz Polacy są odbierani na Haiti? Bo wspominaliśmy o historii i jeżeli chodzi o to powstanie niepodległościowe na początku XIX wieku, to ono było tłumione także przez Polaków, którzy walczyli ramię w ramię z Francuzami. Wie pan co, nie wiem, czy możemy mówić o tłumieniu, dlatego że Polacy po prostu byli wysłani przez Napoleona i nie mieli dużego wyboru, jeśli chodzi o swoją postawę, ale właśnie w sumie, właśnie w granicach swojej wolności jednak zachowali się w taki sposób, że nie byli okrutni i nie współdziałali z Haitańczykami. Musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Zofia Pinczyna-Widucka, szefowa Fundacji Polska Haiti. Proszę szukać tej fundacji w internecie, a w Polskim Radiu 24. Bez przecinać budowie szkoły. Czas już na skrót najważniejszych informacji. Po nim porozmawiamy o Tajlandii, Szkocji i najnowszym raporcie organizacji Save the Children. Autopromocja. Polskie Radio 24. W każdą sobotę o 16.15 zapraszam na program Poznajmy się, czyli Między nami zwierzętami. Będziemy rozmawiać o relacjach z naszymi czworonożnymi podopiecznymi, problemach z tym związanych i o sposobach na ich rozwiązywanie. Swoją wiedzą w programie podzielą się wybitni specjaliści, zoopsycholodzy, lekarze weterynarii, szkoleniowcy. Zapraszam w każdą sobotę o 16.15. Aleksandra Szywała. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W najważniejszych sprawach chcemy mówić jednym głosem. Na tym polega nasza siła i wartość, powiedział w Rzeszowie prezydent Andrzej Duda podczas konferencji kończącej szczyt prezydentów Grupy Wyszehradzkiej. Ważne, żebyśmy przekazywali nasze doświadczenie Unii, dodał. Prezydent podziękował prezydentom państw Grupy Wyszehradzkiej za spotkanie. Jak relacjonował, dwudniowe rozmowy dotyczyły m.in. przyszłości młodych pokoleń. Tego, co zrobić, żeby w państwach V4 odnajdywały szanse dla siebie. Odpowiedzialności polityków za stwarzanie szans dla młodych, także zawodowych oraz kwestii demografii. Za pół godziny w Warszawie odbędą się manifestacje przeciwników umów o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi TTIP i z Kanadą CETA. Środowisko rolnicze jest podzielone w opiniach na temat skutków ratyfikowania umowy transgranicznej Unii Europejskiej z Kanadą. Część widzi perspektywy dla dalszego rozwoju. Inni przestrzegają przed negatywnymi konsekwencjami postępującej liberalizacji handlu.
Ponad połowa Polaków nie ma oszczędności. Ekonomista i autor bloga o finansach osobistych Marcin Iwódź ostrzega, że te osoby od finansowych kłopotów dzieli tylko jeden miesiąc bez dochodów. Ekspert wskazuje, że powody braku oszczędności są różne. Pierwsze hasło, które pada w odpowiedzi na takie pytanie, to za mało zarabiamy. Ale to nie do końca tak. Bardzo wiele badań pokazuje, że tu jest również kwestia naszych nawyków i zachowań. Kiedy dostajemy pieniądze, wydajemy, pokrywamy wszystkie opłaty i myślimy, że zaoszczędzimy to, co zostanie. Tę kolejność trzeba odwrócić. Gdy tylko dostajemy pieniądze, trzeba najpierw odłożyć pieniądze dla siebie, a żyć i wydawać to, co zostanie. Tym, którzy chcą zacząć oszczędzać, ekonomista radzi ustalenie z góry, jaki procent dochodu zamierzają odkładać. Rosjanie będą mogli zarabiać, uczestnicząc w zagranicznych operacjach wojskowych. Rząd skierował do Dumy Państwowej projekt ustawy zezwalającej rezerwistom i poborowym na zawieranie krótkoterminowych kontraktów wojskowych. Więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent Maciej Jastrzębski. Jak informuje Radio Echo Moskwy, projekt trafił do Izby Niższej rosyjskiego parlamentu w piątek wieczorem. Zrobiono to specjalnie tuż przed weekendem, żeby nie przyciągać nadmiernie uwagi opinii publicznej, stwierdził w rozmowie z rozgłośnią opozycyjny polityk Dmitrij Gudkow. W opinii opozycjonisty tylko głośny sprzeciw społeczny może zmusić władzę do wycofania się z tego pomysłu. Projekt ustawy zakłada, że obywatele znajdujący się poza służbą wojskową będą mogli podpisać krótkoterminowy kontrakt i brać udział w zagranicznych operacjach lub misjach pokojowych. Radio Echo Moskwy tłumaczy, że pod przykrywką walki z terroryzmem osoby, które podpisały takie kontrakty, będą mogły walczyć w Syrii albo na wschodzie Ukrainy. Rozgłośnia dodaje, że w Rosji działa już prywatna firma wojskowa Grupa Wagnera, która za pieniądze rządu i sponsorów organizowała oddziały najemników walczących w Syrii. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Marcin Pośpiech, raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na drugą część programu Gorąca Planeta 1000 Tajów.